podobno z takich dużych grzybów i tych kapeluszy z zarodnikami można zasiać grzyby w pobliżu domu. Także te grzyby, pomimo że nie wszystkie są tutaj zdrowe, zabierzemy do domu, aby taką próbę wykonać. Zapewne słyszycie, jak pada deszcz, a więc najlepszy czas rozpocząć produkcję grzybów we własnym ogrodzie. Co potrzebne jest do zrobienia grzybni, aby później mogły z niej wyrosnąć dobre grzyby. No przede wszystkim dojrzałe grzyby, takie, które chcemy uprawiać, więc to jest borowik szlachetny. Grzyb, no niestety robaczywy, ale został specjalnie przyniesiony przeze mnie tu do domu, aby właśnie z niego wyprodukować zaczątek tej grzybni. Ponadto tutaj znajdują się części z grzybów, które zostały obrane, a więc resztki trzonów, także kapeluszy z zarodnikami, ale przede wszystkim resztki trzonów z grzybnią, która została na nich. Następnie potrzebne jest 10 dekagramów drożdży, zwykłych drożdży piekarniczych, oraz kilka litrów wody, najlepiej deszczówki, właśnie dlatego, że dziś deszcz pada w tej chwili, to za chwileczkę podłożę wiadro, aby złapać kilka litrów deszczówki do tego zaczynu. Deszcz pada bardzo obficie, więc deszczówka szybko złapana, więc mam tu około 5 litrów deszczówki, w której rozpuszczę drożdże dokładnie i rozmieszam. Drożdże są rozpuszczone, dlatego ta zawartość jest taka mętna. Następnie dodaję do tego rozdrobnione grzyby, szczególnie te kapelusze, które zawierają dużą ilość zarodników, a więc rozdrabniam to na taką pulpę, miażdżę i mieszam z wodą, z drożdżami. Wszystkie kapelusze, które właśnie są bardzo dojrzałe przede wszystkim, gdyż te zawierają dużą ilość zarodników. Wsypuję również pozostałą zawartość tych odpadów grzybowych, czyli trzony wraz z resztkami grzybni, która do nich przylegała, i wszystko dokładnie mieszam. Po tym wymieszaniu wszystko, całą tą zawartość przykryję jakąś szmatą i odstawię w takie ciemne właśnie miejsce, gdzieś pod drzewa jakieś, tam gdzie te grzyby będą sadzone, na 2 tygodnie. Więc ten przepis dostałem od pewnej znajomej, która twierdzi, że jest to udany sposób na to, aby wyhodować w swoim ogrodzie grzyby. Nie wiem, czy jest to sposób skuteczny, ponieważ ja robię to po raz pierwszy, ale wierząc swojej znajomej, przekazuję to jednocześnie wam. A jakie będą efekty tego, zobaczymy. Ponieważ zapach tej pulpy grzybowej z drożdżami i z wodą niezbyt będzie przyjemny dla otoczenia, w związku z tym radzę to umieścić na te 2 tygodnie gdzieś w jakimś ustronnym miejscu. Więc tak jak u mnie, umieszczę to pod drzewami, z tym, że ponieważ w tej chwili mocno leje, więc zaczekam troszkę, aż deszcz ustanie, aby to wynieść i tam pozostawić na okres 2 tygodni. A później dalsza część pracy. Moja grzybnia z grzybami, z drożdżami dojrzała, więc trzeba ją w tej chwili w pobliżu gdzieś jakiegoś drzewa, tu akurat rośnie świerk, w pobliżu korzeni tych drzew, które tu rosną w moim ogrodzie,
zakopać, tak aby mogły połączyć się i z tymi korzeniami żyć w symbiozie, czyli tak zwanej mikoryzie, i zobaczymy, jakie będą efekty tego zasiania tych grzybów. Tu już właściwie od wielu lat wyrzucam resztki kapeluszy z zarodnikami borowików i innych, i w tej chwili to, co wyrosło, zaraz zobaczymy, oglądniemy, co to za grzybek wyrósł, tutaj jeden i tu drugi, ale na pewno to nie jest borowik. Nie tak łatwo jest wyhodować grzyb szlachetny. W tej chwili wysadzę, czy właściwie to wyleję te zarodniki, które tu z drożdżami w tym wiatrze się znajdują, pod korzenie drzew, i zobaczymy, jaki będzie efekt tej próby. No, sprawa grzybów na działce wymaga wiele cierpliwości. Podobno, że czasem trzeba na efekty czekać nawet kilka lat. Miejmy nadzieję, że to się uda szybciej zrobić. Ale czy grzyby na działce, czy uprawa grzybów na działce jest możliwa? No podobno tak. Więc zobaczymy, jak to będzie tutaj u mnie wyglądało. Właśnie są sprzyjające warunki do wysadzenia grzybów, gdyż polało mocno, prawie 3 dni, więc w tej chwili przystąpię do wykopania tej otworu w glebie, w tej ściółce właściwie dzigliwia, które tu dość grubo rośnie, i do tej dziury wyleję część tej grzybni. W kilku miejscach to zrobię i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przystępujemy do wykopania otworu. Otwór musi być w pobliżu korzenia, tak żeby grzybnia właśnie dotykała korzenia. Tu są korzenie właśnie. Teraz wlewamy tą wodę z grzybnią i przykrywamy ściółką. Tu trochę jeszcze włożę takiej gleby żyznej, czyli jakiegoś torfu, i przykrywamy to za chwilę. Jeszcze tutaj przyniosę wody, żeby to podlać, a w tej chwili przystępuję do wykopania kolejnego otworu, takiego kolejnej takiej dziury w innym miejscu drzewa. Teraz jeszcze podlewam to miejsce wodą obficie, tak żeby wilgoć doszła do grzybni, którą wsadziłem, i będziemy czekać na efekty. Oczywiście, jeżeli coś urośnie, czy w tym roku, czy w przyszłym, czy nawet za 2 lata, na pewno się z Wami tym podzielę na filmiku. A tymczasem pozdrawiam Was wszystkich. Dziękuję, że oglądaliście ten film. Spróbujcie wysiać grzyby. Może się też uda Wam. Jeżeli ktoś zna taki sposób, to przedstawcie to w opisie. A chętnie spróbuję ja lub ktoś inny może. A moje drzewa tak wyglądają. Świerki i jodły. Do zobaczenia w następnym moim filmie.